zarządu gdzie rozmawialiśmy o odejściu Fernando Santosa i jego potencjalnym następcy ale jest to ekscytujący temat słuchajcie no co prawda można się znudzić tak często odra... ostatnio wybieramy szukamy tego najlepszego kandydata na selekcjonera i Oto znowu. Fernando Santos odszedł. Jestem pełen uznania dla Cezarego Kuleszy, że zdołał to zrobić tak szybko. Jednak to jest stary wyga, jeśli chodzi o kontrakty. Nie znamy warunków odejścia. Fernando Santos już na łamach jakichś tam portugalskich mediów powiedział, że jest zadowolony, że stąd odchodzi i na warunkach, na jakich odchodzi. Od razu wbił też szpilę, że... Taki chaos tutaj yy, i taki nieprofesjonalizm w związku, więc, y, więc trochę tak, zobaczcie, y, kolejny selekcjoner, który odchodzi i nie wyżywa się na zawodnikach, którzy go zawiedli, a przecież w mniemaniu Santosa, znaczy nawet nie w mniemaniu, no po prostu, no piłkarze tutaj swoją winę za tą, y, za ten koszmar, w jakim się znaleźliśmy, za ten marazm y, też ponoszą, nie atakuje piłkarzy, atakuje yy, związek, ale co to związek obchodzi? Związek już ma swoje zajęcie szukanie następcy. Wyciekły Cezary Kulesza, dla którego Szapoba, że jednak zrobił to tak szybko, dlatego że czas nas goni, słuchajcie. Za 10 dni tak naprawdę trzeba wysyłać już e, powołania. Stąd wiadomo, że tym następcą będzie Polak, tak? Taki ktoś, kto na szybko wejdzie i na szybko będzie umiał ogarnąć ten bajzel, w jakim się mm, znaleźliśmy. Stąd też, e, stąd też lista kandydatów tak naprawdę jest krótka. Ja umieściłem na swojej sądzie e, Marek, Marek Paprzun, wiadomo. no. Teoretycznie wydawałoby się, że kandydat numer jeden. Dlaczego? Bo bez pracy. Bo po, po zakończeniu pewnego etapu, bo to nie jest tylko Mistrzostwo Polskie, Mistrzostwo Polskie bo z Rakowem Częstochowa zwieńczeniem tej fantastycznej, historycznej przygody, którą trzeba docenić w naszym futbolu, czyli. Taki długi projekt, przeprowadzenie przez te wszystkie niższe ligi, utrzymanie w ekstraklasie, wywalczenie miejsc w pucharowych, pucharów, akurat paprzynowi się nie udało tam zaistnieć, ale puchar polski, super puchar polski. Wielki szacunek za to, co zrobił, czy poczuł się wypalony, czy uznał, że to jest ten moment, że trzeba gdzieś skoczyć na jakiś wyższy poziom. Pamiętacie, że były przymiarki, żeby wyjąć go z, Le z Rakowa do Legi przed jeszcze zdobyciem Mistrzostwa? Dariusz Meduski na to się nie zdecydował, czy Marek Paprząs się na to nie zdecydował. Ostatecznie dzisiaj do końca nie wiemy, więc wydawałoby się, że Paprząs jest naturalnym kandydatem. I zresztą w sądach, które robimy, które robiliśmy w kanale sportowym, chyba. Do Dostał 50 parę procent, 60%. Procent. Wydawałoby się, że jest takim naturalnym wyborem kibiców, że kibice najbardziej w niego wierzą. A też jest dostępny od zaraz. No, musi tylko rozwiązać kontrakt telewizyjny, ale wiadomo, że z telewizji łatwiej uciec niż z klubu czy reprezentacji. Ale wydaje mi się, że faworytem Cezarego Kuleszy jest jednak z różnych informacji, sygnałów płynących z Bitwy Warszawskiej, to będzie Michał Probierz. I jest jeszcze oczywiście Maciej Skorża, który byłby chyba może kandydatem najbardziej, na pewno utytułowanym, najbardziej doświadczonym, facetem, który w przeciwieństwie do Marka. Papszuna, owszem, Marek Papszun zdobył Mistrzostwo Polski w Rakowie, w Krubie, w którym nie miał właściwie praktycznie żadnej presji i w której był Numerem jeden decydującym o wszystkim. Maciej Skorża, doceńmy, że Mistrzostwo Polski wywoł, wy, wy, zdobywał w miejscach, gdzie oto paradoksalnie najtrudniej. To znaczy, gdzie ta presja kibiców, oczekiwań jest największa. Czyli w Lechu Poznań, licząc od tyłu, w Legii Warszawa, Wiśle, Kraków. Cztery Mistrzostwa Polski, również Puchar i Superpuchar Polski. A w dodatku ma doświadczenie zagraniczne, nie tylko z Japonii, Urawa Diamond, gdzie przecież wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów, co już samo o sobie świadczy na jego korzyść, ale przecież praca jako asystent Pawła Janasa i to na mundialu, czyli na wielkim turnieju, gdzie wiadomo, że u Pawła Janasa był kimś więcej niż tylko asystent przynieść, podaj, pozamiataj. E, wiadomo, że Paweł Janas lubił zrzucić na swoich asystentów także dużo e, obowiązków trenerskich, e, taktycznych, przygotowania e, zawodników. Maciej Skorza, gdyby nie osobiste problemy, które wygnały go z Polski, za granicę daleko, daleko do innego świata. I gdyby nie to, że jest związany z kontraktem, który co prawda wygasa za dwa miesiące, ale umówmy się, bardzo łatwo będzie przedłużyć ten kontrakt o kolejne dwa lata, ale też pewnie gdyby, gdyby poczuł, że to jest jedyna szansa i druga się nie powtórzy teraz albo nigdy, mógłby chyba. Pójść, przebłagać swoich szefów, powiedzieć, że coś dla nich jednak wygrał, coś mu się e, od nich należy. Zgoda właśnie na objęcie e, pracy, marzeń. I zaraz przejdziemy do tego, dlaczego, dlaczego to chyba będzie Michał Probierz. E, słuchajcie, ponieważ podsłuchiwałem fragmencik rozmowy Romka Kołtonia ze Zbigniewem Bońkiem przypomniałem mi się taki filmik, wtedy jeszcze pracowałem w przeglądzie sportowym i daliśmy ze Stadionu Narodowego kiedy Zbigniew Boniek, Adam Nawałka stoją sobie, trwa trening reprezentacji Polski i, i Zbigniew Boniek tak się zabawnie wita do kamery, widząc, że tam są nasze kamery oto trener reprezentacji Polski, obejmuje Adama Nawałkę i mówi, i przyszły trener reprezentacji Polski Michał Probierz. Michał Probierz nosił tą e, buławę selekcjonera od e, dawna, i zaraz porozmawiamy o zaletach i wadach Marka Papszuna i Michała Probierza, bo myślę, że ze względu na to oddalenie, na to Japonię, na to, że tu trzeba ze sztabem działać od zaraz, e, jeśli chodzi o, o reprezentację Polski. Myślę, że po prostu e, może nawet Cezary Kulesza. Jedni mówią, że już wie kto że to już jest zdecydowane, że sami zainteresowani wiedzą. Być może sami zainteresowani nawet kompletują sztaby. No Michał Probierz nie musi, bo, bo ma sztab przecież U-21 i jest nie tylko pod ręką. Po prostu pracuje w PZPN-ie, tak? więc zostałby przerzucony z jednej funkcji na na drugą. Ale zaraz o wadach i zaletach obu tych rozwiązań. Tylko jeszcze dla formalności, ponieważ Mati Borek opowiedział o kulisach tego, pozwolił w parę miejsc i, i z tych negocjacji kończących kontrakt z Santosem, który co mnie zdumiewa, tak łatwo zdecydował się wziąć forsę i w nogi. On jest i tak wielkim wygranym. Zarobił tutaj właściwie za nic. Przypomniał mi się taki mem z Moon Sailor, nie wiem, nie wiem czy kojarzycie to anime, gdzie tam jeden z bohaterów mówi, moja misja tutaj została skończona, a taka dziewczynka do niego, ale przecież nic tu nie zrobiłeś. No właśnie, nic nie zrobił, nie zostawia po sobie nic pozytywnego, ale kaskę dużą zgarnął, jakby policzyć ile on dni w ogóle spędził w pracy, tak? bo już 10 Treningów na zgrupowaniach, to wiemy. Znaczy w ogóle słuchajcie, nigdy nie sądziłem, na koniec chcę powiedzieć, już żegnając Fernando Santosa, że on okaże się najgorszym selekcjonerem za moich czasów. No, nie liczę tutaj Stefana Majeskiego, bo był tymczasowym opiekunem tak naprawdę kadry. A przynajmniej chcę powiedzieć, że to jest największe rozczarowanie w stosunku do oczekiwań. Myślę, że że chyba podobnie nas rozczarował tylko Franciszek Smuda, bo z jakichś powodów uwierzyliśmy, że Franciszek Smuda jest najlepszym wyborem na, na trenera. Franciszek Smuda czyni cuda, Franz, jego widze w, w Lidze Mistrzów, jego Legia to już trochę gorzej, ale, ale że ten Franz prawda, da radę jakoś sami w tej, w tej hipnozie, żeśmy się zatracili, że będzie najlepszym trenerem na turniej we własnym E, kraju u, u Euro 2012, a pamiętać ostatnie miejsce w grupie, dramat, e, totalna e, katastrofa, pogubienie. Ale tak się zastanawiam, czy, czy były, by, bo to też z woli, z woli ludu, tak, zwoli kibiców. Franz Moda został tym trenerem. Fernando Santos ja propsowałem. Są tacy, co mówią dzisiaj, nie krytykowaliśmy ten wybór. Ja, no. Słuchajcie, nigdy nie było tak utytułowanego e, trenera, nawet Loben Hacker, który prowadził przecież e, Holandię, Belgię czy, czy Real Madryt, e, no to jednak zdobycie Mistrzostwa Europy, wygranie Ligi Narodów przez e, Fernando Santosa, no nigdy nikt tak tu, utytułowany tutaj nie przyszedł. E, I wydawało się, że też ze względu na jego styl defensywny, styl gry. A my wiadomo, my defensywka, my nie ofensywka, chociaż za Paolo Sousy y, udało się mu to zaimplementować tutaj. Jednak jest to największe moje rozczarowanie w stosunku do oczekiwania. Już nie mówię, że pieniądze, co w zamian zyskaliśmy za największe pieniądze w historii polskiego futbolu wydane na selekcjonera, zapłacone selekcjonerowi, dostaliśmy po prostu najmniej. Dostaliśmy największą klęskę w historii naszego futbolu, porażkę w Kiszyniowie, Wstydliwe zwycięstwo z Wyspami Owczymi po ręce przypadkowej w polu karnym i fakt, że genialnym zagraniu potem Roberta Lewandowskiego. No i kompromitacje w Tiranie, gdzie nawet nie spróbowaliśmy, tak? gdzie oddaliśmy jeden strzał celny, tak naprawdę drugi nieuznana bramka, i koniec. Więc Fernando żegnamy. Cezary Kulesza powiedział: Wszystko odbyło się w spokojnej atmosferze i z klasą. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Mamy razem z selekcjonerem podpisaną klauzulę, że tego nie komentujemy. Więc nawet jeśli to są duże pieniądze niż myślą, niż wszyscy myślą, nawet jeśli dostał milion mln. No, to uważam, że wszystko jedno, tak? A tak byśmy mu płacili te pieniądze i byłby tutaj. I byśmy dalej oglądali te konferencje i te fochy i te od pierwszej minuty na ławce to, to, to obrzydzenie. No, po prostu myślę, że przede wszystkim fakt braku budowy czegokolwiek, braku zostawienia po sobie e, czegokolwiek e, sprawia, że fajnie, że się rozstaliśmy. Teraz Cezary Kulesza, jestem pewien, że polski trener da się namówić na takie warunki, żeby objąć kadrę, bo będzie wiedział, że to jest może jedyna okazja, żeby tutaj zrobić, więc Cezary Kulesza znany z negocjacji, jestem pewien, że no, swoich dyskopolowych w Jagiellonii i też w kadrze, zobaczcie, Czesław Michniewicz poszedł na to, że jest trenerem tylko do końca roku nie, nie, nie tak bardzo chciałoby objąć tą funkcję, że już może machną ręką na klauzulę, wygram baraż, No to automatycznie przedłuża mi się kontrakt do nie do końca mundialu, tylko na przykład eliminacji Euro 2024. Więc myślę, że bo tutaj kwestia kontraktu będzie kluczowa. Teoretycznie, słuchajcie, ten kontrakt powinien być z, z, w interesie pzpn -u. I nas kibiców jest do końca eliminacji. tak? No bo wyobraźmy sobie, że przychodzi ktokolwiek. Marek Pabszul, Michał Probierz obejmuje tą drużynę i, i powiedzmy, wygrywamy. Fernando Santos, Tomati Borek zdradził, że siedział lekko obrażony na cały świat i kreślił potencjalne wyniki. Upierał się, że ma szansę wyjścia z grupy. No ma, tak, miałby gdyby został. I wygra z Czechami 3-0 na narodowym. Słuchajcie. Jeśli on to powiedział, 3-0, wygram z Czechami na narodowym, to jest przykład odklejenia, to znaczy, że nie widziałeś pan, panie Santos, coś pan robił, kiedy graliśmy z Wyspami Owczymi przez 70 minut, nie zdołaliśmy, nawet oddaliśmy jeden strzał na bramkę. Oni mieli więcej dryblingów od nas, od, od Zielińskiego, od Lewandowskiego. No właśnie, co pan robiłeś? w, w tiranie, no szykowałeś grosika do wejścia na, na ratunek. Jak może ktoś dziś obiecywać wygraną 3-0 z Czechami, ale wyobraźmy sobie, że y, następca Fernando Santosza y, dostaje kontrakt do końca eliminacji do mundialu w 2026 roku. I, i co? Y, I powiedzmy, no w, powiedzmy, wygrywa z Wyspami Owczymi, no bo Patrz, no, no, to, no tam już po prostu no z tą drużyną trzeba wygrać. Wygrywa w Polsce z Mołdawią, no bo, no bo umówmy się, no bo jak, jak nie sześć jak nie punktów w tych dwóch tych meczach, to po prostu rozwiązać związek i nie wiem, kibicujemy siatkówce tylko, a do piłki nożnej wrócimy za, za 4 lata po jakiejś głębokiej wymianie pokoleniowej. I z tymi Czechami, słuchajcie, no, Czesi e, przegrywają w Tiranie, my wygrywamy z Czechami, może nie 3-0, chociaż nie, tu właśnie potrzeba chyba wygrać lepiej niż oni z nami wygrali w, e, w Pradze. No więc, e, ale i, i, i są baraże, jeszcze tam w pierwszej rundzie trafiamy na Estonię. Wygrywamy, Michał Probierz właśnie wygrał z Estonią wczoraj e, w eliminacjach U21, e, mistrzostw świata. I, i y, ale przegrywamy y, w barażu, no bo, no bo to będzie tak. Albo Szwecja, albo Ukraina, a może Włochy, jak jeszcze się spotkną. I, i po prostu nie awansujemy na turniej. Totalna smuta. Kibice w Kurzeni, sponsorzy. Rewidują swoje kontrakty. Telewizje yy, wkurzone, no bo inaczej się transmituje turniej z Polską, a inaczej bez Polski. I, I taki gość, po takiej wtopie, kiedy już wszyscy mają go dosyć, bo wyobraźmy sobie nawet, yy, no, no yy, nie wiem, remisujemy z tymi Czechami, nie wygrywamy z tymi Czechami, przegrywamy w, w tych barażach, nawet zwalią czy coś i, i co? I dalej trzymamy gościa, yy, zaczynamy od nowa spokojnie eliminację do Mistrzostw Świata więc ten kontrakt jest tutaj kluczowy. Z perspektywy PZPN-u on powinien być najkrótszy. Z perspektywy kibiców yy, też. Ale trener, no, no to słuchajcie, no, trener nie powinien sobie pozwolić na albo daje mi pan dwa lata plus tam yy, na mundialu, jak awansujemy. No, no wiecie co, no jestem bardzo ciekawy. Ale C yy Cezary Kulesza zaimponował mi yy, przy rozwiązaniu Kontraktu z Fernando Santosem. Ten kontrakt opiewał do końca eliminacji, czyli do listopada. Nie było żadnej mowy w tej umowie dotyczącej premii za awans wynikający ze spotkań barażowych. Było tylko, że jesteś na pozycji numer jeden, numer dwa i z tego tytułu jest premia, jest niezła kasa dla Fernando Santosa. Więc może rzeczywiście ta odprawa nie była aż taka duża, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Fernando Santos odszedł. Kto za niego? Otóż. Sprawdźmy, jak na naszej ankiecie Marek Paprząk, 55%, to już nie jest tak dużo, zobaczcie, Michał Probierz 25%, no o połowę mniej, Maciej Skorża 6%, ktoś inny i do tych i kogoś innych, tych kogoś innego wrócimy na samym końcu, bo widzę, że tu pytacie o Adama Nawałkę. No wiecie co, Adam Nawałka po takiej przerwie, zobaczcie, już wielu miało wątpliwości co do Adama Nawałki, gdy się decydowało Michniewicz czy Nawałka. Wydawało się, że Nawałka, bo zna tych zawodników, klasa, kultura, umiejętności. Miał długi czas przerwy, żeby przeanalizować błędy na na mundialu w 2018 roku, jakie zrobił z kadrą, ale też olbrzymie doświadczenie, którego Michniewicz nie miał. No Miał z U21, został Michniewicz. Dzisiaj po, po kolejnym roku, wracanie do nawałki, no martwi mnie, że pan Adam nie podjął żadnej pracy trenerskiej w międzyczasie. Nawet rezygnując z jakichś wielkich pieniędzy, które miał w Lechu Poznań, naprawdę takie prawie że reprezentacyjne. No, nie, nie, pod, nie podjął jakiejś pracy teneryjskiej właśnie, żeby przekonać nas wszystkich. Wow, on to ma, on to, on to ma. Więc, więc dzisiaj wracanie do Adama Nawałki. Lepiej się skoncentrujmy na faworycie. Wielu to szokuje, bo rzeczywiście wielu przeciwników ma Michał Probierz, ale biorąc pod uwagę, nie chcę nawet powiedzieć, przyjaźń, doskonałą znajomość z Cezarem Kuleszą, z czasów Jagiellonii. Gdzie Michał Probierz swój najlepszy czas? W ekstraklasie, znany z charyzmy. Pamiętacie te dyskusje, kiedy szedł do kibiców, wsił. Zresztą, żeby było zabawne, ten filmik, gdzie on tam idzie się konfrontować, nie boi z, z kibicami agresywnymi, a wśród tych kibiców słynny grucha, który później dostał nominację na ochroniarza lewego. Inna to jest historia, w każdym razie. No, też e, najlepszy okres Jagiellonii, chociaż rozmawiałem z kibicem Jagiellonii, który mi powiedział, że najlepszy trener w historii to wczesny, czyli pierwszy Ireneusz e, Mamrot. Ale uważam, że za Michała probierzono walka z Legią o, o, o tytuł, wicemistrzostwo kraju, e, czy też e, Puchar Polski, no, no, no naprawdę ta Jagiellonia coś grała e, w odkrycie i postawienie na młodego Karola e, Świderskiego. Także nie róbmy z, z Michała Probierza jakiegoś ja myślę, że trochę do niego przede wszystkim jest to super sympatyczny, jak się go zna, do pogadania. Inteligentny człowiek, obdarzony taką ironiczną, złośliwą inteligencją, lubi przyłożyć, lubi się odgryźć i nie boi się mówić tego, co myśli, ale w przeciwieństwie, bo widzę, że tu podrzucacie Gonzalo Fejo, no jednak nie przekracza pewnej granicy i ta jego agresja jest wyłącznie słowna jest inteligentna. I często idzie pod prąd, pamiętacie konferencje no konferencje reprezentacji wreszcie zaczną być ciekawe. Lubi wchodzić w konfrontacje tego anegdoty, tego, pamiętacie roślinkę, którą podlewał będąc trenerem Krakowi, słynne cytaty. I kiedy był trenerem Jagielloni w kontrowersyjnych okolicznościach, przegrał z Legią i powiedział: Przyjdę do domu i chyba se whisky ulne, bo co mi y, pozostało. I, ale też bronienie polskiej myśli szkoleniowej, y, czyli na przykład wielka niechęć i krytykowanie w ogóle zatrudnianie zagranicznych trenerów w Polsce, bo wychodził z założenia, że tylko polscy trenerzy pracujący tu na miejscu mają rozeznanie i akurat w przypadku Fernando Santosa trafił. Tak? Generalnie nie ma co tutaj co generalizować. Jeśli trener jest ambitny z zagranicy, to pozna. Tak? Paulo Sousa był w stanie stawiać na zawodników ekstraklasy, nawet tych młodych, umiał ich dojrzeć i, i, i dać im szansę, jak z Kacperem Kozłowskim. Mm, więc y, tutaj y, na przykład wsławił się z tym, mówiąc, że y, po, każdy polski trener prawie, tak ci z ekstraklasy poradziliby sobie w Barcelonie, wcale nie gorzej niż Szavi. Y, no, akurat tego, akurat tego nie sprawdzimy nigdy i się tego nie dowiemy, mam wrażenie. I y, y, po prostu byłby to wybór. Cezarego Kuleszy, ktoś kogo zna, z kim jest zaprzyjaźniony, a raczej na kogo może liczyć. Pewnie uważa go za swego najlepszego trenera w historii, tak przypuszczam. Ulubionego i najlepszego, jeśli chodzi o Jagiellonię. No przecież, gdyby tak nie było, nie zatrudniłby go właśnie jako trenera U21. Nikt się tego przecież nie spodziewał. I właśnie jako trener U21 może kadrę przejąć z miejsca. Po prostu nawet może nie zmieniać gabinetów w PZP-nie, a ten argument, wzięcie od zaraz jest jednak tutaj ważnym argumentem, więc myślę, że czy będę zdziwiony, zupełnie nie. Czy będę wkurzony, rozczarowany, powiem wam, że 50-50 u mnie. No bo tyle samo. Znaków zapytania miałbym wobec Marka Papszuna co do Michała Probierza. Mówmy się, że sportowo nie jest to zły trener w skali ekstraklasy. Oczywiście większe sukcesy miał w Jagiellonii, nie odpaliło w, w Krakowi, mimo że dostał przecież, był nawet wiceprezesem, wiceprezesem klubu. Cały czas widzę, że tutaj proponujecie Gonzalo. Fejo. Kto to go tutaj teraz zaproponował? Czekajcie, bo coś tutaj sobie zasłoniłem. Daniel Hitham. Ale Gonzalo Fejo, jak mówię, mówiłem o tym, U uradowani byliby piłkarze, bo, bo, bo piłkarze Motoru Lublin w ogień za Gonzalo Fejo. U uradowani byliby kibice, którzy go bronią, no mimo, że czasami robi rzeczy nie do obrony. Ale czy Cezary Kulesza może tak zaryzykować swoim bezpieczeństwem i zatrudnić tak nieobliczalnego trenera? Czoło mu własne miłe. Nie chce trafić do szpitala jak prezes motoru. Maciej Kulesza, Flaszyński, cześć Michał, co ciekawe, Santo został zwolniony, a wygrał 100% meczów u siebie. Do zera z Niemcami, w tym z Niemcami, a tak na poważnie uważam, że prezes Kulesa wybierze Michała Probierza. Nie jestem jego zwolennikiem. Yy, Michał, zobacz wywiad z nim w kanale sportowym. Dlaczego Michał Kasperczaka nie polecisz, bo on jest najlepszy trener z sukcesami. Probierz nie ma sukcesów. Adam Nawałka też nie miał sukcesów. Yy, Jerzy Brzęczek też miał jedną dobrą rundę. Yy. To nie dyskwalifikuje. Jeśli chodzi o Henryka Kasperczaka, jest to mój wielki zawód, że on w swoim prime, trzeba troszkę po nie, nie dostał tej szansy, czy też nie był do dyspozycji. Natomiast dziś, dziś, dziś Henryk Kasperczak raczej jako doradca życzliwy niż trener. No po prostu już. Słuchajcie, no nie, 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 nie ten wiek, i, i, i po prostu szkoda, że nie wtedy, kiedy był w pramie. Okno po z Garden. Michał, chyba już kilka razy powiedziałeś, że papszul powałby taki sam skład, jaki wybrał Santos. On jedynie podał skład, jaki jego zdaniem wystawi Santos na mecz z Albanią. A no to przepraszam, zwracam honor Markowi. Papszunowi. O nim za chwilę chcę tylko powiedzieć, że sportowo Michał Probierz zobaczcie na jego U21. Nie przegrał żadnego z siedmiu ostatnich meczów. Zagrał, zaczął słabo przygodę z U21, chyba tam były dwie porażki. Remis z Chorwacją, przepraszam, porażka z Chorwacją, z Grecją, ale ostatnich siedem meczów nie przegrał. A eliminację Euro U21 pomyliłem z mistrzostwami Świata. Euro 21 zaczął. Od dwóch wygranych u siebie z Kosowem i na wyjeździe z Estonią. Nie były to wybitne jakieś mecze, ale, ale jednak dwa zwycięstwa się liczą. Są tacy, co mówią, że byłby to powrót trochę do gry Czesława Michniewicza. Kadry pod wodzą Czesław Michniewicza, czyli przede wszystkim stawianie na defensywę, na zero z tyłu, a przynajmniej na mniej straconych bramek z tyłu i na kontrataki. No i zobaczcie, bo jeżeli by to miał być Czesław Michniewicz bis, no to Czesław Michniewicza obciążało, pamiętacie te, 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 ten konflikt z dziennikarzami, którzy mu wy, wypominali 711 rozmów z fryzjerem i tak, dalej, i tak dalej, było to jakimś obciążeniem. I dla związku i dla psychiki czasami chemicza. Tu by tego problemu y, nie było. Czyli zobaczcie, byśmy znów wachadełko, by wachnęło. Zobaczcie. Y, tak, Jerzy Brzęczek, y, y, brak stylu, kiepski styl, ale wyniki. Y, awans na Euro z pierwszego miejsca w grupie, z przewagą chyba 5 punktów, y, 25 punktów, bardzo dużo. Y, 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 potem Paulo Sousa, y, piękna gra, fajny styl. Ale trochę gorsze wyniki. Czesław Michniewicz. Znów dobre wyniki. Wygrany baraż, wyjście z grupy na mundialu. Kiepski styl, przez który między innymi, po nie tylko dlatego, stracił pracę. Afera premiowa i to, że stał się jej twarzą, chcąc chronić piłkarzy, bo myślał, że będzie dalej z nimi współpracował. Tak się nie zdarzyło. Wreszcie przed Fernando Santos, który nie miał ani stylu, ani wyników, więc może teraz powrót do trenera, który będzie miał wyniki, a styl paździerzowy będziemy krytykować. Był także krytykowany za postawę wobec młodych polskich piłkarzy, ale to w Krakowi głównie. Przypominam, że w Jagiellonii rzeczywiście umiał postawić na młodego Karola Świderskiego, chyba na Przemka Frankowskiego, no. Na, na, młodzi pi, po, pi, Polscy piłkarze, którzy gdzieś się wybili, gdzieś potem e, trafili. I co tu dużo mówić na tle ekstraklasowych e, polskich trenerów, jest to osobowość, tak? I bo w ogóle, e, kiedy mówi się o Marku, Pak, przy, przy, przy nie, wszyscy mówią twarda ręka, na jego warunkach. To, to samo, jeśli to, to samo dotyczy Michała e, probierza, zawsze on musiał być numerem jeden, nie zawsze to dawało. Efekty, jak w Krakowie już nad sobą miał tylko samego właściciela Janusza Filipiaka, i też to nie pomogło. Często zarządzający przez konflikt lubiący ustawić na przykład się w konflikcie do dziennikarzy czy coś, ale to skadry też znamy, też to przerabialiśmy, niekochani słynni Jerzego Brzęczka, więc moim zdaniem Michał probierz nie jest nie tyle z moim faworytem, jak mówię. U mnie 50-50, ale wyczuwam, że jest faworytem u Cezarego Kuleszy. Marek Paprzód z kolei. Oczywiście, trener aktualnych mistrzów polski i autor tego projektu pod nazwą Raków Częstochowa. Twarz, rządzenie żelazną ręką. Właśnie. Pozycja niepodważalna, gdzie nad sobą miał tylko Michała Świerczewskiego, ale który trudno mu było też wstawać w kontrze do, z, racji, z racji swoich trenerskich umiejętności, rozeznania. Zobaczcie, absolutnie um, pozycja Boga, tak? czyli um, w razie jakiegoś konfliktu z, z jakimkolwiek piłkarzem czy piłkarz nie wypełniający jego zadań, out, prawda? Przychodzi następny. On decyduje. W kadrze się tak nie pracuje. E, w kadrze będzie zupełnie in inaczej, co nie oznacza, że należy e, to przyjąć jako argument in minus, bo, 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 bo powtarzam, że e, to nie musi mieć żadnego przełożenia, Adam Nawałka umiał się dostosować. Co prawda, był asystentem e, e, Hakera, sam grał w kadrze, był na wielkim turnieju, więc miałby sporo, do, e, miał sporo doświadczeń, ale jednak, jednak tego... E, podobnie z, 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 nie ma Marek Papszun, e, aż taki CV jak Adam Nawałka. Ma sukcesy oczywiście Mistrzostwo Polskie, to jest dwa Puchary Polski I, i nieustanny progres tej drużyny. To jest to, co za nim przemawia. Progres osiągnięty w codziennych. Treningach. Tutaj, jak już nam to uzmysławiał Fernando Santos, 10 y, treningów. No i to, co skutkuje branie za mordę, prawda, y, jak to ujął Mati Borek y, Fabiana Piaseckiego, możesz spróbować wziąć, ale już Roberta Lewandowskiego, Arka no, no to są gwiazdy, które nie, które nie dadzą sobą pomiatać, a też nie wierzę, żeby mądry Marek Papszul próbował właśnie jakichś takich metod jak to, to nie da się wysłać do klubu kokosa, kazać czytać gazetę od rana, czy biegać po schodach, wiecie, różne są szykany, ale co by nie powiedzieć dał się poznać jako trener o mocnym bardzo mocnym charakterze, kogoś takiego potrzebujemy na pewno ma fantastyczne rozwiązanie rozeznanie jeśli chodzi o ekstra klasę i o nie w ogóle o polskich piłkarzy, bo przecież jest, e, pracuje w Kanal Plus, w TVP e, doradza, więc opowiada o futbolu, więc śledzi, śledzi kadrę i tak dalej. Troszkę ten jego występ Octopus Garden mnie poprawił tutaj, że on tylko przewidział skład Fernando Santosa, ale e, w tym studiu, którego ja fragmenty widziałem, był szalenie dyplomatyczny, więc, więc widać, że nie jest jakimś takim jeźdźcem bez głowy co zawsze tak samo umie się dostosować faktem jest, że był absolutnym szefem w Rakowie rządząc nie tylko piłkarzami, całym sztabem ale i działaczami w PZPN to nie przejdzie no, szefem jest jednak Cezary Kulesza nie znają się aż tak dobrze na pewno nie aż tak dobrze jak Kulesza z Probierzem i to może być argumentem Przegląd Sportowy napisał, że już w poprzednim rozdaniu poszukiwaniach selekcjonera, mimo już uznania powszechnego w Polsce dla Marka Papszuna, nie był brany w ogóle pod uwagę jako kandydat na selekcjonera. Poza tym w PZP ma wielu oponentów na szczytach w związku. Nie wszystkim podoba się autokratyczny sposób jego pracy. Ale, chcę powiedzieć, Michał Probierz też taki miał w klubach, a... W kadrze i w związku potrafił to utemperować, jest innym człowiekiem. Ludzie się zmieniają, zmieniają swoje podejście i to dotyczy zarówno Michała Probierza, to może dotyczyć Marka Papszuna. Nie jest powiedziane, że będzie z takim zakapiorem jak w klubie. No, występy w studiu telewizyjnym mnie do tego przekonują, że potrafi być dyplomatą. I Maciej Skorza też. Na co zwrócił uwagę, Tomek Smokowski się przez lata zmieniał, stał się mniej arogancki, mniej uparty, bardziej otwarty, to, to ta zmiana podejścia, o tym mówili mi koledzy dziennikarze z Poznania, że to mu pozwoliło zdobyć Mistrzostwo Polski w tym drugim swoim sezonie. Czy to wątpliwość wobec wobec. Marka Papszuna, że on błyszczał, że ten sukces osiągał go w jednym klubie w Rakowie. No, też nie musi tego absolutnie skreślać i przesądzać. Michał Probierz tak na dobrą sprawę też największe sukcesy osiągał w jednym klubie, w kolejnych mu już tak dobrze nie szło, a Papszunowi w jednym. Poszło bardzo dobrze. Nie wiemy, jakby by było winnych. Trochę uważam, że selekcjoner reprezentacji Polski, tak kiedyś myślałem, powinien jednak przejść przez te największe polskie kluby. To znaczy, tam, gdzie jest ta wielka presja, pójść do Legi, zdobywasz sukces z Legią, ok, wiesz już, co to jest presja, co to jest gra, e, współpraca w szatni, no już e, z, z gwiazdami itd., itd. Wisła jest w drugiej lidze znaczy w, w pierwszej, w Lechu. Tam odniesiony sukces dla mnie dla mnie to jest bardzo duże doświadczenie dla, dla trenera, ale wcale nie nie dyskwalifikuje przez to Marka Papszuna Po prostu się zastanawiam, czy ten jego podejście, które pokazywał w Rakowie, my way or highway, zobaczcie, że Dawid Szwa, Szwarga zmienił trochę to podejście nie ma już takiej presji w szatni a drużyna gra bardzo dobrze zagra w lidze Europy i jak mówię to jest po prostu znak zapytania, że nigdy nie spotkał się z tak gigantyczną presją jaką spotka się będąc trenerem reprezentacji na pewno nieporównywalna to presja w Rakowie ale to samo można powiedzieć o probieżu cała presja, z jaką się spotykał i z którą umiał sobie radzić, to jest nic, co go spotka w reprezentacji Polski, po wyobraźmy sobie jakimś mało przekonującym zwycięstwie z Wyspami Owczymi, z Mołdawią i słabym wyniku z Czechami. Przed barażami presja wtedy będzie olbrzymia. Maciej Skorża, mówiłem o tym, Japonia... Olbrzymie doświadczenie, przez trzy lata asystent Pawła Janasa, 2003 i 2006, udział na mundialu, wielki turniej od kulis, to jest wielka, wielkie wielkie doświadczenie. Cztery mistrzowskie tytuły, trzy triumfy w Pucharze Polski, zwycięstwo Azjatyckiej Ligi Mistrzów z Urawa Red Diamonds i właśnie sukcesy w Wiśle, Lechu i Legii a jeszcze praca w olimpijskiej reprezentacji Polski, ale oddalenie, ale uwiązanie tam w Japonii, zdziwiłbym się bardzo, gdyby to się okazało Maciej Skorza. Ale z drugiej strony, chyba że podejdzie, dojdzie do wniosku, że to jest one shot, one opportunity. Jak śpiewał Eninem i teraz albo nigdy, i się na to zdecyduje. W innym przypadku, że, że uzna, że jeżeli teraz nie wezmę, to będę właśnie jak ten Kasperczak, co wszyscy za, 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 żałują, że nigdy nie, nie dostał szansy, nie spróbował. Ja żałuję bardzo. Z drugiej strony, może zaraz, słuchajcie, no z tymi trenerami to już czwarty za Cezarego Kuleszy za chwilę będzie. Więc boję się, że na przykład, może też tak być, że na, mu, na eliminację do mundialu będziemy wybierać zupełnie nowych, nowego selekcjonera. Odpukać, bo już wydawało się, że Fernando Santos to trener na lata, tak? Do mundialu w USA, Kanadzie, Meksyku, a, a zobaczcie, nawet jesteśmy w połowie eliminacji już gościa nie ma. Jedna jeszcze rzecz, bo mm, usłyszałem taką plotkę, że rzekomo, choć w to nie wierzę, bo y, występ na, na wielkim turnieju to jest tak kluczowe dla PZPN-u i dla Cezarego Kuleszy w kontekście jego wyboru y, na kolejną kadencję, że to jest nie do odpuszczenia, bo słyszałem taką plotkę, jakoby trzeba było właśnie tutaj, była chęć zaorania tej kadry, stawiania na młodych. Jeśli chodzi o stawianie na młodych, no to Michał Probierz zna U21, ale umówmy się, no przecież nie mamy takich młodych piłkarzy aż tylu, żeby powiedzieć, zmieniamy szyld, bierzemy właśnie kogo, kogo z tej seniorskiej kadry byśmy wzięli. To jednak nie jest ten czas i myślę, że argument, że, że Probierz jest trenerem U21 jest o tyle istotny, że po prostu pracuje w PZPN, jest do wzięcia i to jest, w niektórych krajach naturalna kolejność, że, że asystent, że ten U21 zostaje trenerem pierwszej drużyny, wprowadza też tych młodych, których już zna, zna ich potencjał, ale umówmy się, ten potencjał to nie jest tak, że, że, że da się tutaj wziąć tych młodych i totalnie odmłodzić tą pierwszą reprezentację. Nie powołać krychowiaka, czy, czy grosika, tak, ale, ale nie da się wszystkich jeden do jednego pozamieniać. Młodych na, na starych z21, nie ma ich aż tam yy, tylu. Jak wy to widzicie? Widzę, że 54% z was chce marka Papszuna. Yy, nie umiem odczytać niku, bo jest po japońsku, ale Misza, tutaj sama zmiana trenera nie pomoże, ale wy dziennikarze i ludzie z PZPN-u o tym dobrze wiecie, tylko nikt nie ruszy mm, gwiazdek piłkarzyków, bo same kolesiostwo, same początki grają. A skąd krytykujemy też e, zawodników, tylko no, łatwiej jest wymienić Trenera, jeszcze takiego, który sobie, jak Fernando Santos, niczym nie zasłużył na dalszą pracę. Niczym. Nie zrobił nic pozytywnego, nie, nie odkrył nikogo, nawet nie, da, nie wykonał próby odkrycia, powołania. Zobaczcie, powoływał Bena Ledermana, nie dał zadebiutować, nie dał zadebiutować Benedyczakowi, może to mogło być jego odkrycie, i tak dalej, i tak dalej. Nie było pół powodu, żeby tu został dalej Fernando Santos. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, yy, no, Mówił Robert Lewandowski o tym, ta drużyna potrzebuje resetu, wstrząsu. No to, no to ten wstrząs jest, jeżeli to nie pomoże. Ale z drugiej strony mamy takich piłkarzy, jakich mamy. Nie jesteśmy Brazylią, nie jesteśmy nie wiem Hiszpanią. No, no po prostu no, nie da się tak zrobić. Jeden do jednego, wymiany pokoleniowej. Nic tutaj nie ma do tego żadne kolesiostwo ja już z tych młodych piłkarzy to już prawie nikogo nie znam osobiście nikomu nie podpadnę i, 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 i naprawdę wierzcie, że, że jest też olbrzymi taka, e, olbrzymia taka niechęć i rozczarowanie piłkarzami nikt ich nie broni, wypominamy ich składy, dajemy im jedynki w ocenach pomeczowych, także naprawdę też jest wielkie zdegustowanie, jako Fernando Santos nie zrobił nic nie umiał, nie potrafił, wypalił się żeby tych piłkarzy podnieść. Zobaczcie, ile razy mówiliśmy, że jakiś trener potrafi wydobyć z zawodnika więcej niż nawet on sam y, 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 uważa, że, że wynosi jego potencjał. Pamiętacie, pamiętam ta, y, Michał Żywłaków czy Grzegorz Bronowicki, jak się zachwycali Loben Hakerem, jak im on uświadomił, że mogą grać dużo lepiej, oni nawet się tego nie spodziewali. Y, tutaj w ogóle żadnej próby budowy, jak Paulo Sousa, zobaczcie, potrafił. Jak nawet Czesław Michniewicz, czy, czy, czy już Jerzy Brzęczek, to nie pamiętam, czy kogoś zbudował. No, miał wykorzystać formę choćby Krzysztofa Piątka. Przynajmniej trafnie ocenić potencjał i rzeczywiście grali wtedy najlepsi, mam wrażenie. Że ciężko było powołać, powołać lepszych. ktoś. A tutaj zobaczcie, cały co do wyborów Fernando Santosa krytykowaliśmy jego wybory, bardzo. Bartekem, jak wywalamy, odziela w górę starszych i stawiamy na młodych, by ich ogrywać, kosztem braku awansu, to faktycznie trenera nie rozliczajmy teraz, chyba że zagra starszyzna, to awans musi. Być ja, słuchajcie, bym nie odpuszczał. No, póki jest ten awans jeszcze możliwy, póki jeszcze, a jest możliwe, no słuchajcie, wygrać z Czechami, jeśli, jeśli Andora była w stanie zremisować z Czechami, jeżeli Czechy straciły punkty w Kiszyniowie, no to naprawdę, nie mają drużyny, która, z którą wygrana dla nas byłaby Mission y, Impossible. Zobaczcie, Czesław Michniewicz, trener zadaniowiec. Y, przecież mieliśmy grać z Rosją, wypadła z powodu agresji na Ukrainę, ale Szwecja tak? nie byliśmy faworytem w tym starciu a jednak dał radę przygotować wyselekcjonować zespół prędzej wierzę, że zrobiłby to właśnie taki Michniewicz, czy Probierz czy Papszun niż Fernando Santos z którym na szczęście się pożegnaliśmy jeśli Jerzy Engel mówi, że Probierz jest najlepszym kandydatem to znaczy, że tak jest Słuchajmy słów legendy. Jerzy Engel dopiero co mówił, że w takich okolicznościach nie wolno zwalniać trenera. Cytowałem wczoraj. No, nie posłuchano pana Jerzego i zwolniono. A już mówił, nie wolno zwolnić trenera w takich okolicznościach selekcjonera, a już nie tak utytułowanego jak Fernando Santos. Skoro obiecał, że awansujemy na rok 2024, no to awansuje tam. No, jak obiecał, no to słuchajcie: obiecanki, cacanki Fernando Santosa. Widzieliście wczoraj moment wyjścia jego z PZPN-u, gdzie tam dziennikarze go łapali. Powiedział: Wszystko wam opowiem na konferencji prasowej. Gdzie jest ta konferencja? Fernando, ostatnią konferencję oddawaj. Chciałem jeszcze zobaczyć Twoje miny i, i, i grymasy po raz ostatni. Baj tak panie Michale, nie tylko Santos odszedł od nas dziś z Discorda. Odszedł Kamil, który był z nami 10 lat. I razem graliśmy w CS-ach, chłop miał 42 lata. Rip Kamil, nigdy o tobie nie zapomnimy. No proszę, nie widziałem, że Discord ma aż tyle lat. Oczywiście tutaj myślami z Kamilem. Piesio Grzesio, ale moment przecież z naszej grupy podobno nie da się nie awansować. Tak mówili prawie wszystkie dziennikarzyny. No bo z tej grupy nie sposób było nie awansować, jak ją wylosowaliśmy. Powiedzcie mi, czy Polska kiedyś trafiła do łatwiejszej grupy, no po prostu albo zajmujesz pierwsze, albo drugie miejsce za Czechami, tak? Przecież my z Albanią ostatni raz przegraliśmy, nie wiem, 40 lat temu, 50 lat temu, a jednak się udało. Ponownie z Mołdawią, ledwo z Wyspami Owczymi, no, to, to po prostu jest grupa śmiechu, no, tylko teraz ten śmiech jest z nas. Fimbuś, Panie Michale, jak zapatruje się Pan na kandydaturę Adama Nawałki? Mówiłem, że że nie, no, że żałuję. Tak? Może trzeba było wtedy, kiedy ostatecznie został Czesław Michniewicz. Myślę, że już po prostu pan Adam sam nie ułatwił powrotu do swojej kandydatury cały czas nie pracując. No jednak chcemy zatrudnić trenera, który że tak powiem jest, nie jest tak, że trener jak, jak kto, że się zapamiętuje na całe życie. Kto, kto coś takiego robi, co Yy, raz się z kimś, to już na zawsze kimś. No nie no, musisz, no, musisz mieć rytm meczowy, tak? No, nie można wziąć trenera, który nie pracuje od tylu lat. Ludzkie, ta pierwsza konferencja probierza to będzie ogień, nie mogę się doczekać, wyjaśniania dziennikarzy. Będzie zabawnie, bo mówię inteligentny, yy, inteligentna bestia. Yy, ja pod tym względem lubię. Yy, przynajmniej jest ciekawie. Ciekawie mówię o futbolu, to też jest, to też jest ważne. Rafał Talaga pisze progres z piłkarzami z zagranicy oraz bez młodzieżowców, o czym ty mówisz, Michale? wypowiedź się na Boga porozmawiajmy o systemach, w jakich grają. Paprzą to trener obcokrajowiec, obcokrajowców i starych. Nie bardzo zrozumiałem. Czyli że, że, że czekaj, bo chciałbym ci odpowiedzieć, ale yy, progres z piłkarzami z zagranicy oraz bez młodzieżowców. To o Probieżu, że... no, ale to nie Krakowia, tak? to jest to jest reprezentacja Polski. Mówię Wam, że zmienia się podejście z klubu. E, nikt nie gra tak samo w klubie jak, e, jak z, e, potem w kadrze. Kalo, z Probieżem współpracowali Piątek, Świderski, Dawidowicz, Frankowski, Szymański, Drągowski. Świderski, e, e, Dawidowicz i Drągowski u niego debiutowali. Frankowski grał uparcie mimo słabej podstawy. Duży plus o. Proszę bardzo. Chris Barnes. Michał, czy widzisz, że dziennikarze dołożyli swoją cegiełkę do tego, co się dzieje w reprezentacji? Pytania podczas konferencji przed Albanią to sabotaż. Ciągle pytania o aferki, ale. A kto wywiadu udzielił i wyciągnął temat e, afery e, premiowej, który już ucichł, przy, przycichł. No, skoro Robert Lewandowski to roz, na nowo roz, rozgrzał, rozognił, no to dziennikarze o to pytali. Tutaj akurat kolegów będę e, bronił. Baby Lion, któremu zawdzięczamy określenie siwy: e, jak, czy, jak, zapomniałem siwy był Bajerant i siwy Pozorant. E, Fernando Santos, siwy. Pozora. Babylon, już nie mogę się doczekać konferencji z udziałem Probierza. Wejdzie niczym Cezar na pole bitwy i wypowie trzy słowa. Weniwili whisky. Aha, dobre. Przybyłem, zobaczyłem, poszedłem do domu i dolnąć łyski. Słuchajcie, ja też już zaraz do snu y, walnę, bo już jest późno i czekajcie. Michał, zawiodłem się, tak chwaliłeś wybór Santosa. No, seba, wszyscy. Oczywiście ja też jestem rozczarowany, no, ponoszę odpowiedzialność. Były jakby CV, zanim przemawiało. Nikt się nie spodziewał, że przyjdzie gość wypalony, który będzie chciał, żeby się samo awansowało, samo zagrało tymi samymi piłkarzami. Co grali dotąd, bez żadnych odkryć, bez, żadnych, bez żadnego planu, taktyki jakiejś. My nie wiemy, co on chciał grać, jak chciał grać. I już się nie dowiemy i, na, i całe szczęście zawiódł mnie bardzo przyznaje, że jeden z największych zawodów, jak mówię, w stosunku do. Oczekiwań, bez, bez, bez wątpienia największe trenerskie rozczarowanie. Oczywiście dotyczy to też rozczarowania zawodnikami, ale jest trener, który potrafi coś zmienić. Fernando Santos nie był w stanie nawet reagować z ławki, jeśli dokonał złych wyborów, postawił na niewłaściwych ludzi. To potem wchodzili z ławki jeszcze mniej właściwi. No. Słabo grają, nie są zmotywowani, no to motywujesz pan, tak? To słyszysz w szatni. Polski trener być może by usłyszał, że są już myślami na wakacjach, że już mają wygrany mecz z Mołdawią i by ich jakoś zmotywował, albo reagowałby przy 1-2, albo przy 2-2, żeby nie padło. Dwa, e, trzy. Markus Brzęska. Na całym świecie kadry młodzieżowe traktuje się jako naukę, gdzie wykonywanie zadań taktycznych jest ważniejsze od wyniku. Fajnie, że U21 coś wygrało, ale masowy zaciąg z U21 do seniorów nic nie da. Tak też ja mówię, więc to rozeznanie akurat Michała Probierza e, wśród młodzieży no jakby się znalazły wybitne jednostki to oczywiście one i tak same się przeflancują do, do pierwszej drużyny to akurat nie musi być yy, yy, atutem mm, przypuszczam, że mm, ma, że, że, przepraszam, że Marek Paprzyn ma też doskonałe rozeznanie wśród młodych polskich piłkarze z racji pracy w Ekstraklasie. Adam, witaj Misza. Co myślisz o niemieckiej szkole trenerskiej? Zatrudnić Joachima Lewa? No to trochę taka zobaczcie, no to też nie jest przypadek, że od, od Euro 2020 on nigdzie nie pracuje. Myślę, że też jest zdrana karta. Lub Hansi Flick. Hansi Flicka, gdyby Legia go chciała zatrudnić, mówiłbym brać. Albo Raków, albo Lech. Natomiast do kadry no, okazało, się, że, okazało się, że nie jest selekcjonerem. Hans flick świetny trener, ale nie trener reprezentacyjny. Siwy depresant. z Garden też bardzo dobry, też bardzo dobry określenie z tym, że on nas on się zachowywał, jakby był w depresji z tego powodu, że tu jest trenerem, a nas wszystkich wpędzał w depresji Sebastian Ratajczak to jest stwierdzenie o Papszunie bo zrobił wynik za pieniądze prywatne obcokrajowcami i jako jedyny nie zrobił czasu młodzieżowców w ekstraklasie no to też prawda no a akurat jeśli chodzi o młodzieżowców to e, Michał Probierz z e, Markiem Papszunem Michał Probierz z Krakowi mogą sobie po, podawać ręce choć z drugiej strony właśnie w Piątek przecież się wybił w e, Krakowi. Z Krakowi Michała Promierza trafił do Genoi, no, a potem już wszyscy znamy historię, więc wielu rzeczywiście zna tych młodych chłopaków, z którymi będzie miała do czynienia w kadrze. Szowit też pisze: Raków nie tak dawno nie spełnił wymogu młodzieżowca. Nie wiem, czy to dobry prognostyk dla odmładzania kadry. Mental, zrozumcie to, pismaki, pisze Adam Grochowski. Myślę, że akurat jeśli chodzi o mental, to zarówno i Marek Papszczuk, i Michał Prowierz są dobrymi trenerami mentalnymi, więc pod tym względem tutaj remis. Michał, Michał, oglądam Cię od początku, a nigdy nie udało mi się, żebyś pozdrowił. Pozdrów proszę mnie i moją dziewczynę Justynę. Jesteśmy w Krakowie dzisiaj na urlopie Energy Landi, w Energy Landi. Pozdrawiam Cię Artur bardzo serdecznie i Twoją Justynę też. Bawcie się dobrze. Ja nigdy nie byłem w Energylandii. Warto? Co tam się właściwie dzieje? Czy to jest taki nasz Disneyland, yy, Energylandia? Yy, na czym to polega? Tak brzmi jak taki park energetyczny, że tam Tesla, coś, jakieś rozchodzą się pioruny. Jakie są atrakcje w Energylandzie? Zachęćcie mnie, żebym się wybrał. Marcin Bukowski, wymiana trenera jest tu. Jak budowanie podpór pod rozpadający się budynek, prędzej czy później to się rozleci do reszty. Tu trzeba od nowa budować, dać kredyt zaufania na kilka lat takiemu papszynowi. No właśnie, o tym mówię. To jest ważne, jak długi będzie ten kontrakt i ewentualna klęska awansu na Euro 2024. Będzie to mega klęska. No oczywiście ten następca Santosa nie sam jeden będzie twarzą tej klęski, bo, bo prze, prze, przemożną będą sami piłkarze i, i Fernando Santos, i PZPN, ale rzeczywiście mm, nie może być kozłem ofiarnym tego, w jakiej sytuacji został e, selekcjonerem. Stąd ta konieczność dłuższego kontraktu. Kalo pisze, jeśli zatrudnią probierza, niech do kadry U21 pójdzie Krzysztof Bredę, perspektywiczny trener, budowa podwalin... Podbyć może przyszłe przejęcie kadry. Budujmy szkoleniowców na przyszłość. Wojtek Kowalczyk zaproponował rozwiązanie. Michał Probierz do kadry seniorskiej, a Marek Papszun do U21. Niech się wykaże, niech zobaczy, co to jest selekcja i będzie naturalnym następcą Michała Probierza. Michał. Michał Probierz pisze. Energylandia to będzie w szatni, jak pójdzie ostra ruga z mojej strony wobec piłkarzy i myślę, panie Michale, że wszyscy by przykla, przyklasnęli. E, choć ciężko mi sobie wyobrazić z, zruganie e, tych, tych, tych gwiazd i jeszcze przeciek o tym, żeby to dało dobry skutek, bo, bo się zwrócą przeciwko trenerowi. Natomiast e, kibice na pewno by. E, na pewno by to propsowali, jest taka, jest takie, przyznajcie, przyznajcie szczerze, że tak byście chcieli, że tak za mordy, żeby tak tych gwiazdorków, żeby ktoś jeszcze tutaj, no myślę, że zarówno Marek Papszun i, i, i Michał Probierz mają charakter, tego im odmówić nie można. Mocni faceci, no rzeczywiście wprowadzą zasadę, nie chcesz, nie dajesz się wszystkiego. To dziękujemy. To nie ma sensu, żebyś grał w tej kadrze. Bierzemy, bierzemy po prostu zajaranych chcących grać dla orzełka na, na piersi. Jaku. Obawiam się, że prezes bierze probierza, bo to najprostsze rozwiązanie. Chciałem zobaczyć Magierę w reprezentacji. Chyba w ogóle o nim nie rozmawiamy, nie rozmawiamy, o Jacku Magierze. Natomiast nie napisać, dlaczego nie probierz. Jest najprostsze rozwiązanie, ale w tym momencie potrzebna jest prostota i, i czas, czas nas, czas nas naciska, a Michał probierz ze swoim sztabem po prostu może zacząć pracę od jutra. Zobaczymy, czy miałem rację. Jeszcze raz rzut okiem na... Naszą tutaj sądę. Michał Prowiecz 24%, Marek Papszon 54%, tylko 7% Skorża, więc kandydat pod imieniem i nazwiskiem ktoś inny według Was dostaje 15%. Straszna niewiara w Was, w Macieja Skorze. Jestem zdziwiony z jego doświadczeniem, ale może rzeczywiście jego szanse są zupełnie najmniejsze. Dawi pisze, w Energylandii są rollercoastery, jakieś karuzele zjeżdżalnie, inne bzdety. Byłem, zobaczyłem. Ja to lubię, byłem dwa razy w Euro Disneylandzie pod Paryżem, aż to była zabawa. Byłem na czymś takim, słuchajcie, Big Drop to się nazywało. Z ósmego piętra się po prostu spadało na takich szynach przez chwilę zupełnie bezwolnie. No, wyhamowało na szczęście na e, samym końcu, ale było to niesamowite. Hmm, wrażenie, trochę jak. Z naszą kadrą od 2018 roku, tak naprawdę od mundialu, zobaczcie, dzieje się. Dzieje się w tej kadrze i wokół tej kadry. I prawdopodobnie nie jesteśmy na końcu tego big, big dropu. Dzięki Wam za ten spójny live. Trzymajcie się. Dziękuję za wszystkie łapki w górze i suby dla skromnego kanału. Trener Widzewa Łódź, Niedźwiedź proponuje Adam, ale przecież on już jest byłym trenerem Widzewa Łódź. Fajny gość, poznałem, żałuję, że tak się stało, no ale dobry trener, ale ostatnio wyników nie miał. Adam Bajer jest, ale jestem ciekawy, czy chłopaki z kadry mają cały czas kontakt z Nawałką, bo Adam może wiedzieć, co jest nie tak w środku drużyny, a tam potrzeba zapału do gry, a nie kwasu. No. Zobaczcie, ilu jest jeszcze piłkarzy Adama nawałki w tej kadrze? No, już coraz, coraz mniej. No jest szczęsny. Glika na razie nie liczymy. Bednarek, no, Bereś, Piotr Zieliński, Lewy. tak? nie za dużo. Pięciu zostało. No Kamil Glik, jak się. Rozegra w, y, w Jagiellonii. Pozdrowienia z Chicago dla najlepszego Mayvena na Saskiej Kępie z szacun. A na trenera proponuje Papszuna w duecie z Probierzem Łukasz Kowalski. Jak w Szwecji jak kiedyś by, by było dwóch trenerów i, i kompletnie nie było między nimi rywalizacji, była wspólna praca, no ale żyjemy w Polsce moi drodzy. To będzie albo Michał Probierz. I jak mówię, 50% y, są wątpliwości ale są i zalety tego rozwiązania. Albo yy, Marek Papszun. Są zalety, są wątpliwości. Gdzie jest więcej wątpliwości? Przeczuwam, że u Cezarego Kuleszy więcej wątpliwości jest po stronie Marka Papszuna i zobaczymy. Wygląda na to, że Michał Prowiec będzie mógł wrócić do domu, dolnąć sobie whisky z radości. Jestem selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Dobranoc, moi kochani!